Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś czas temu wrzuciłam film, gdzie płaciłam Pawłowi za każdą znalezioną rzecz i film wam się bardzo spodobał, dlatego stwierdziłam, że będę kontynuować tą serię i dzisiaj będę płacić Pawłowi za każdą zjedzoną rzecz. Tak, brzuszek będzie szczęśliwy na pewno, bo są tutaj naprawdę pyszne rzeczy i niektóre mniej pyszne, ale dasz radę. Tradycyjnie przygotowałam tutaj karteczki, na których są właśnie napisane różne dania albo kategorie, na przykład coś różowego, coś niebieskiego i po prostu wedle swojego znania może Paweł coś sobie wybrać. Na całość będzie miał 2 godziny, 3 razy może coś pominąć i za każdą zjedzoną rzecz dostaje 20 zł. Czyli ogólnie dzisiaj możesz zgarnąć aż 500 zł. No profit, jem i jeszcze zarabiam. Tak, i to jeszcze jest za darmo? Dokładnie. Jeżeli chcecie, żebym kontynuowała tę serię, to stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, bo jesteśmy coraz bliżej 300 tysięcy i niedługo może się udaje wbić. Pierwszą rzecz wylosujemy, jak będziemy w centrum Gdyni, żeby Paweł miał łatwiej, żeby miał większe pole do popisu, jeżeli chodzi o restaurację. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie jadłem jeszcze śniadania. Jak mi się trafi coś słodkiego, to będzie straszna lipa. A są słodkie rzeczy. No to będzie ciekawie. Dobra, więc startujemy czas. No dobra, lecimy. Pieroga? W sensie, że pieroga muszę zjeść. Wystarczy jeden pieróg. Dobra, pytanie, czy ja mogę kupić porcję pierogów zjeść jednego pieroga? No, tak. Tak? Tak. Dobra, wysiadamy z auta. Gdzie ty chcesz iść? Chodź, idziemy. A już chyba widzę, gdzie idziemy. Do Żabki? Tak, idziemy do Żabki. Kupić pierogi takie gotowe. Takie gotowe, no. Okej. Okay. One są po prostu zimne, jakby one są ugotowane, nie? Są te pierogi gotowane, już? Tylko zimne. Tylko zimne, czyli zjem sobie zimnego pieroga z paczki i tyle. Okej. Okay. Że moi kochani zapraszam do Żabęcji. Dobra, mam pierożki. Idziemy do kasy. I tak jesz od razu? A jak? Kochani, zasmażką pyszne pierożki. A zapachniało! Zapachniało. Dobre, zimne? No jest to dobry posiłek. No ale jest zjedzone. Trzymaj pierogi, ja losuję kolejne. No nie, no dlaczego takie rzeczy? Chodźmy do auta, bo muszę i tak na Google poszukać jakiejś pizzerii otwartej czy coś. Przejrzałem wszystkie pizzerie dookoła i każda jest otwarta od 12. Aczkolwiek mamy galerię handlową, w której jest Pizza Hut i wydaje mi się, że ona się otwiera z otwarciem galerii. Nie mylę się? Niestety nie. To jedziemy do galerii, do Pizzy Hut. Trochę nam to zajmie, bo jesteśmy kawałek od galerii, no ale nic nie zrobimy. Jechaliśmy już do galerii i teraz ja się zastanawiam, czy o 10:40 oni już będą mieli gotowe pizze. Czy to nie jest tak, że oni wiedzą, że nie ma takiego ruchu w galerii? Nie załamuj mnie nawet. I będą dopiero później. No, zobaczymy. Pytanie mam jeszcze. No? Czy, żeby nie iść z miską, mogę sobie wylosować jedną kartkę, trzymać ją i dopiero otworzę... Tak, dzięki. Jak zjesz. Otworzę, jak zjem. Tak. Czyli to jest kolejna karteczka. Bo ludzie się na nas patrzą, tak dziwnie, jak chodzimy z miską pełną kartek. Chwila prawdy. Oby było. Jest pepperoni. Ja co zjadłam, ja też śniadanie nie jadłam. Chcesz kawałek? Nie, no nie, na śniadanie, taką pizzę. No ja muszę jeść. Jak będziesz jadł coś zdrowszego, to zjem też z tobą. Okay. Dzień dobry. Ja bym poprosił jeden kawałek pepperoni, tylko ten najmniejszy, co jest. Dziękuję ślicznie. Dobrze. Tu trzeba wykazywać się sprytem. Poprosiłem celowo najmniejsze. Trzeba mieć jak najwięcej miejsca w żołądku, nie? Mogę się mieć największy, bo widzę, że głodny jesteś. Bardzo głodny jestem. A to w sumie spoko się daje, bo to tak jakbyś sobie tosta zrobił, nie? Z salami. No, tak, 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 no. Sprawdźmy od razu, co mamy na naszej karteczce. Coś ostrego. Dobra, chodźmy. Mam pomysł. Gdzie idziemy? Do McDonalda. McDonalda? Do McDonalda. Jalapeno burgera zjesz? Tak jest. Nie, ja bym chciał zdrowo dzisiaj zjeść. Ja będę no nie robił... moja wina, takie rzeczy dałaś. Ja będę robił tak, żeby zdrowo jeść. Zdrowego dookoła. Muszę zjeść McDonalda, zmusiłaś mnie do tego. A, to jest moja wina. To jest twoja wina. Okej. Okay. Bo na przykład nie ma tutaj sklepu spożywczego, gdzie mógłbyś sobie kupić papryczkę. Nie ma. No co będę do Auchan biegł, to ja stracę połowę czasu. Za 20 zł to się nawet nie opłaca. Idziemy do McDonalda. Two for you. Ale czego two for you? Z jalapeno burgerem. Powiększone, bo to za twoje. I weźmiemy sobie kolkę, bo mi się pić chce. I gotowe. Idziemy do auta. Swoją drogą oprócz wygranej ty mi opłacasz dietetyka jeszcze, nie? No. Mamy jalapeno burgerka. Ja już będę go w trakcie drogi jadł, bo nie ma co czasu tracić. Są papryczki ostre w środku. Są? Ale wiesz, że ty mógłbyś wziąć tego burgera i zjeść tylko papryczkę, nie? Już za późno zacząłem go jeść. Ach, ale pewnie burger jest dobry. Jest niedobry. Jest zarąbisty. Jest idealny, ta cebulka z tym jalapeno, z tym sosikiem. Tylko... Ty tak szybko to zjadłeś? Idę po kolejną kartkę. Dobra? Barszcz. Barszcz. Może być biały albo czerwony. Możesz skipnąć. No właśnie nie lubię tej zupy. Chyba skipnę. No to ale ja nie wiem, co tam jeszcze, jak ty mi tam jakąś rybę wrzuciłaś. Mam 3 skipy. Ile minęło czasu w ogóle? Nie wiem. 30 minut. No to nie, no to myślę, że już jest taki czas, że możemy wykorzystać jednego skipa. Skipuję to, bo dobra. Nie lubię barszczu totalnie. Okay. Losujemy kolejne. O, idealnie! Coś słodkiego. Patrz, czy masz coś słodkiego. No właśnie myślę, nie mam nic, kurde. Dobra, chodźmy, jedziemy. Kola się nie liczy oczywiście, co? Nie? Kola się nie liczy. A jest słodka. No, ale się nie liczy. No dobra, jedziemy do sklepu w takim razie. Skoro pozwoliłaś mi kupić pierogi i zjeść tylko jednego pieroga, to mogę kupić cukierki i zjeść tylko jednego cukierka? Tak, no. Żabka będzie ewidentnie dzisiaj najczęściej odwiedzanym miejscem. Czyli jak wezmę żelki i zjem jedną żelkę, to będzie git.
Tak, do ryżem. Sorry, że ja kameruję, a nie Ola, ale Ola musi trzymać kartki. Bo tak wie, że one wszystkie wylatują. Dobra, w każdym razie ja mam żelkę zjedzoną. Pięknie. Na czosy. Gdzie ja mogę to zjeść? Chyba też w kinie, no, ale chyba też w sklepie. No. Wracamy do żabki. Chodź. Witam ponownie. Ja jeszcze zapomniałem na czosy w sobie. Wracamy tu zjeść do auta, bo tak czy siak nie będę wchodził trzeci raz do tej samej żabki, no bo głupio, nie? Cała paczka? Czy na czosy, że kilka? No chodziło mi ogólnie o całą paczkę, no. No dobra, to mogę zjeść całą paczkę. Chcesz zjeść całą paczkę? No mogę zjeść, no tylko trochę mi to zajmie. Nie no, będę miła, musisz zjeść trochę po prostu. Ty i tak chcesz całą tą paczkę, nie? W międzyczasie, jak będziemy jeździć. No dobra, już się zaliczam. Tak? Tak. No bo muszę jeszcze jednego zjeść? Nie, to jest miły odcinek dla ciebie. No możesz zjeść. Musisz zjeść. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego muszę, no. Nie? Dobra, i teraz już losy. Czemu ty pisałaś naleśnika, pieroga, a nie naleśnik, pieróg? Nie wiem, że musisz zjeść naleśnika. Miałaś w głowie, musisz zjeść. Okej, dobrze. Możesz teoretycznie zadzwonić do jakiegoś miejsca, żeby ci już przygotowali i po to przyjedziesz odebrać. Albo mogę to zrobić jeszcze lepiej. Gdzie jedziemy? Zobaczysz. Ja chyba wiem, gdzie jedziemy. Jak myślisz, gdzie? Do Baru Mlecznego. Czemu do Baru Mlecznego? Nie wiem. Jedziemy do Baru Mlecznego, ale to jest dobry pomysł! Chciałem jechać do Biedronki i kupić tortille, bo tortilla też jest naleśnikiem. A w Barze Mlecznym dają naleśniki takie pojedyncze z dżemikiem i tak dalej. Jedziemy do Baru Mlecznego. Jest Bar Mleczny. To teraz pytanie, czy jest otwarty. No jest taka godzina? Nie no, jest. Od 6:30. Jest? Dobra, chodźmy. Pokażę naleśniki, gdzie bym chciał. A i dobrze to wygląda. Tak apetycznie. Chcesz jednego? No właśnie, na śniadanie? Chcesz jednego, więc jadę sobie drugiego. Spoko. Tak się prezentują nasze naleśniczki piękne. Dobre. Dobre? Dobre ciasto, no. A nie były wcale drogie, jakieś super. Dobra, ja ręką. Ja lubię takie naleśnika. Zjedzone. No powiem tak, jestem już najedzony. Teraz będzie już coraz ciężej. Losujemy kolejną rzecz, ale już mało tego zostało. 25 było. O, sałatka. Dbam o twoją dietę. Tylko teraz weź sałatkę, znajdź, zjedz i żeby ona była mała. Przecież sałatkę to się je i je, bo to jest takie zielone wszystko dookoła i w ogóle. No pierwsze co mi przychodzi do głowy to znowu McDonald's. I ta mała sałatka w McDonaldzie, to chyba będzie najłatwiejsze. Jedziemy do McDonalda, tylko teraz do drive'a. Okej. Okay. Dzień dobry, witam. Poprosiłbym tą taką małą sałatkę. Jest sałateczka, dieta jest. Jest, diety się trzymamy, widzowie. Nie jemy pizzy, nie jemy burgerów, innych rzeczy. Tak to się prezentuje. Tak, słucham, dzień dobry. Witam, kurier z tej strony. Jest problem, kurier idzie do nas do domu. Czas stop i jedziemy po kuriera. Znaczy, i wtedy, zjedz sałatkę. I wtedy czas stop? Tak. Dobra, i wtedy pojedziemy po kuriera i po kurierze zaczniemy dalej nagrywać. Męczy tą sałatkę. Mam już tak dosyć. Jeszcze sosu, nie ma sosu dużo. 10 minut. No bo ona jest duża. Myślałeś, że jest chyba mniejsza, co? No, nie wiedziałem, że ona jest tak wielka. Mogę już takie coś zostawić? Tak. Widzimy się po kurierze. Ogarnęliśmy już kuriera, włączam czas. Wznowione? Tak, już leci. Dobra, to ja biorę od razu kolejną kartkę i lecimy z tematem. Donat ekipy. Biedronka. No, tutaj w okolicy jest kilka Biedronek, więc wydaje mi się, że nie będzie problemu ze znalezieniem. Nie ma, ale lipo. No, jedziemy do kolejnej Biedronki. Podjechaliśmy do kolejnej Biedronki i zapomniałem, że mam skipa. No ale nic, idziemy do tej, jak nie będzie, to wtedy skipnę. Nie ma. Może je wycofali? Bez skipu. Nie będziemy teraz jeździć po Biedronkach i tak straciliśmy 10 minut. Skipuję to i tyle. Drugi skip. Okej. Okay. No dobrze. Mamy coś? No nie. Trzeci raz dzisiaj. Właśnie, ale co znaczy McDonald's? McDonald's to znaczy, że możesz jeść cokolwiek w McDonaldzie. Musi być. Dzień dobry, sos czosnkowy. Sam ketchup poproszę. Ej, bez skipu. Sam ketchup za złotówkę sobie kupię. Ketchup sobie strzyknę do buzi i tyle. S? Po co mieć więcej takich rzeczy? No jakby mam dosyć. Ty to masz łeb. Tomato ketchup! I zjesz cały ten ketchup? Tak, o! A jak? Nie jest to dobre. A oni mają akurat dobry ketchup. Nie no, mają dobre, ale mimo wszystko nie jest to dobre. Jeszcze tak zobacz, resztki nawet wezmę. Cały. Nie jest pusty. To losuję od razu kolejne. O, już widzę, mi się podoba. Dowolny wybór. Czy ja mogę zjeść coś, co już jadłem? Jeżeli to jest dowolny wybór? No teoretycznie tak. Ja wiem, co ty zjesz. Co? Misia Haribo. Nieprawda. A co masz tyłu? A, na czosy! Kurde, gdy miał ten ketchup, fajnie, ja lubię na czosy polać ketchupem. Mógłbym zjeść jednego, bo to dowolnie, ale zjem dwa. No. Albo trzy. Speedrunujemy to. No bo zostało ci naprawdę mało czasu. Ile? 31 minut. No trochę na te Biedronki straciliśmy, nie? Coś pomarańczowego. Na czosy jest pomarańczowy. Widzowie, jest to żółto-pomarańczowy. Nie, znaczy... Powiem tak, na kamerze wygląda na żółty, ogólnie jest pomarańczowy. Tak, jest dużo bardziej pomarańczowy na żywo niż na kamerze, także jem, pomarańczowe. Jakby się skraszowało, to jeszcze raz. Dobra, już koniec, grubasie.
kolejne. 60 zł! Dobra, to już ustalamy, że nie można powtarzać. Skipuję. Sajgonki. Sajgonki. Weź teraz znajdź sajgonki. Kolejne od razu. Czyli mam 3 skipy już wykorzystane. Mhm. Już teraz nie możesz skipować. Możesz jedynie zrezygnować, całkowicie już. Czyli powiedzieć koniec filmu. Tak. Truskawka. No to chodźmy teraz do Biedronki. Na wejściu były. Kurde, mama zawsze mówiła, żeby nie jeździmy tych truskawek, bo psy mogły na nie siusiać. Ale trudno. Wydaje mi się, że one są robione w takich fabrykach, że tam nie ma piesków. Też mi się tak wydaje. Jedną, tak? Jedną. Zobaczcie, jakie te truskawki są idealne. One są tak nadmuchane chemią. 100%. Dobra, przetrę chociaż ręką. Tak wiem, żeby była chociaż trochę czystsza. Brudną ręką. Dobra, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ale dobre, słodkie. My wszystko teraz w aucie i w Biedronce kupimy. Tak, teraz kończymy ten film tutaj. Biedronka, auto, Biedronka, auto. Pończocha? Co to jest? Parówka. Okej. Okay. No mogłem iść do Biedronki, ale już nie będę taki, pojadę do Żabki. BMW obok nas zaparkowało. O, ty jesteś. Są parówki i są berlinki, ale berlinki masz mi też zaliczyć jako parówkę? Tak. Bo są kupiłem, właśnie kupiłem, no jakie są nowe, z bekonem. Dlatego ja chcę z baconem posmakować. Pachną boczkiem. Pokaż. No, taka parówka z boczkiem, jakby było owinięte boczkiem. Co, niedobre? Niedobre. Myślę, że w środku miało się kawałek, wiesz, takich skwarków, takiego bekoniku czy coś. To był po prostu aromat boczku. Zjedzone. Nie polecam. Lepsze są zwykłe. Mam nadzieję, że teraz trafi nam się coś lepszego. A będzie to, moi kochani, gofra. Gdzie mam zjeść gofra? No, ja myślałam, że będziemy to nagrywać przy plaży, w centrum, wiesz, gdzie tam możesz sobie iść i kupić gofra. No, ale jesteśmy troszkę dalej. Dobra, ja wiem, gdzie dostaniemy gofra. Ja też wiem, gdzie dostaniesz. No, w Starbucksie. Nie tylko. W Żabce? Może? W Żabce będą te zimne, surowe gofry? Może. Takie surowe, takie nie surowe, tylko zimne. Tylko ja go nie zjem, przecież to będzie, ja to będę mielił godzinę. To są takie belgijskie z cukrem w środku. Ale mimo wszystko ja nie przepadam. No dobra, idę, to idę do Żabki tutaj znowu z powrotem. Dzień dobry, zapomniałem gofrów, wziąłem parówki, nie wziąłem gofrów. Porówki do gofrów. Tak, pochciał. To może weź ty idź. Dobra. Ja nie będę drugi raz wchodził. Weź mi do tego mleko. Pokaż to. A to spoko, ja myślałam, że one takie zwykłe. Nie. Dziękuję bardzo. Tak to wygląda. Jakby ktoś to obgryzł. Mocno myślane. I mega słodkie. Chcesz jeszcze gryza? Nie, dziękuję. Na pewno? Nie, dziękuję. Nie smakuje mi. Dobrze, mam mleko. I masz jeszcze 17 minut tylko. Tylko 17 minut mi zostało? No ja będę jadł 5. Ewidentnie nie był to gofer moich marzeń. Zostało ci 10 karteczek. I 15 minut jakoś. Aha. Znowu dowolny wybór? Miałeś to dwa razy? Nie. Czy to przez przypadek tam przez rzuciłem? Przez przypadek rzuciłeś. Kurde. Coś czekoladowego? No nie, przecież ja po tym gofrze nie dam rady. Możesz zrezygnować. Nie wiem, czy chcę czekoladę jeść. Możesz na przykład się napić czegoś. No trzeci raz do tej samej Żabki. Jedziemy do kolejnego sklepu. Byliśmy w Biedronce, byliśmy w Żabce, teraz jedziemy, nie wiem, do Odido. Jednak nie Odido, tylko ABC. Podobno będziemy mieli tu udane zakupy, przekonajmy się. Mleko? Mleko czekoladowe, no. Idziemy do kasy. Ja to mleko piję bardzo często, do śniadanka. 7 minut ci zostało. Zaraz to zeruję i mam nadzieję, że jeszcze jedną rzecz się uda. Wypite. Losuję kolejne. No ty se jaja ze mnie robisz. Ale to nie musi być z maka. Cheeseburger. Tak. Super. Rezygnujesz? No nie dojadę w 5 minut do McDonalda, nigdzie indziej nie dostanę, nie będę szedł do Żabki i kupował zimnego cheeseburgera. Także nie ma to sensu, no zostało 5 minut, a ja tego nie ogarnę, także 6. No. No dobra, to liczymy, ile dostałeś pieniążków. Czyli 14 rzeczy zjadłem. 280 zł. Dużo. Dostajesz nawet premię, 3 stówki dla ciebie. Dziękuję bardzo. I za zjedzenie wszystkiego i za zrobienie mi kontentu. Polecam się na przyszłość. Tak jak mówiłam, jeżeli ta seria wam się podoba, to stawcie łapeczkę w górę, żeby było jej więcej. Subskrybujcie kanał, podajcie nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!